na Facebooka. Witamy te osoby, którym chciało się dołączyć do nas na Click Meeting. Bardzo serdecznie, dobry wieczór. W międzyczasie puszczamy też na Facebooka, bo tak między nami tam niektórzy lenie to z Facebooka oglądają. Nawet kiedyś Angelika przyznała się, że nas z Facebooka oglądała. Tak więc... Oczywiście. Tak, więc nie ma to tamto na Facebooku też ruszamy. Ja osobiście wolę Click Meeting, bo ta interakcja jest bezpośrednio z prowadzącym, to jest naprawdę bezcenna rzecz. Szczególnie, że ja osobiście jestem tradycjonalistą. Mówi to człowiek, tak, jeżeli chodzi o szkolenie, mówi to człowiek, który prowadzi praktycznie, zaprasza gości o już czwarty rok na webinar online, ale tak, ja wolę szkolenia na żywo, tak więc dobry wieczór, witamy, słuchajcie, przed nami, ja obiecałem, że Angelikę tak zapowiem, chyba dziewczyna, która była na prawie każdym webinarze mentorowych inspiracji, jest z nami praktycznie od ponad trzech lat, czyli od momentu, kiedy zaczęliśmy te mentorowe inspiracje z Moniką, wtedy, kiedy powstał ten pomysł, i tak Angelika zawsze po tej drugiej stronie, no, ale tak jak mówiłem na początku września, zapytałem się, czy ktoś chciałby stanąć właśnie po tej stronie prelegentów. I okazało się, że Angelika ma bardzo dużo do powiedzenia, bardzo dużo wam do pokazania. I dzisiaj to zrobię, ponieważ każdy z nas ma różne talenty. Ja widziałem preview jej talentów, naprawdę jest czego pozazdrościć, ale to zobaczycie dzisiaj wszystko w wykonaniu Angeliki. Ja się chowam, jestem z wami na Click Meetingu, jestem też na Facebooku. Przypominam, transmitujemy na dwóch profilach naszego partnera technologicznego Mentor System Audiowizualny, czyli ci, którzy znają się na sprzęcie, na pracowniach, na monitorach i tak dalej, oraz słuchajcie, na stronie facebookowej Fundacji Inspirujemy, czyli inspiruje.me, taka fajna nazwa, z którą właśnie te webinary prowadzimy. Angelika, oddaję głos. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Nazywam się Angelika Suroś, jestem z wykształcenia polonistą i fascynuję się edukacją, a takim trochę w innym wydaniu, czyli poprzez gry, które mi się do tej pory na lekcjach języka polskiego sprawdziły. Chciałabym się z Państwem podzielić, dlatego też temat dzisiejszego webinarium zagra ze mną. Tutaj jest, akurat jesteśmy po Halloween, więc trochę taka konwencji halloweenowej zachowana prezentacja. Od 6 lat pracuję w zawodzie jako nauczyciel, więc od mniej więcej tak 4 lat zaczęłam troszeczkę inaczej patrzeć na edukację, jeśli chodzi o wykorzystywanie gier i różnych też multimediów do prowadzenia lekcji. Tutaj przedstawię kilka swoich pomysłów na temat co wykorzystuję na lekcji, jak też pokażę, że grę tak naprawdę nie jest tak trudno stworzyć samemu. Wystarczy dobry pomysł, dobry chęć. Przede wszystkim może chęć, ja też pokażę kilka swoich gadżetów, które też mi urozmaicają moje lekcje. Tutaj przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, po co są gry w edukacji? Tak, tutaj dla Państwa napisałam, że termin gry poważne spopularyzował Clark Abt, publikując w latach 70. pod tytułem książkę, w której omawiał drzemiące w grach możliwości wspierania edukacji. Gry poważne dotyczą przede wszystkim gier edukacyjnych, lecz współcześnie termin jest zrozumiały troszeczkę inaczej. I sama uważam, że gra jest dosyć potrzebna, ponieważ to też uczniowie wchodzą z nauczycielem w interakcję i możemy poznać troszeczkę uczniów z innej strony. Inspiracja, edukacja. Inspirację czerpię tak naprawdę skąd tylko mogę, z to, co widzę, to, co czytam, bardzo dużo też książek przerabiam na gry dla swoich uczniów. Każda gra ma coś innego, jest też element rywalizacji, ale też jest unikatowa, ponieważ ja nie grę wykorzystuję i rysuję samodzielnie bardzo dużo, więc to są przeze mnie stworzone własnoręczne gry. Tutaj pokażę Państwu przede wszystkim, co ja wykorzystuję. No oczywiście powszechnie znane kostki Story Cubes. Ja jestem po prostu maniaczką tych kostek, mam prawie wszystkie zestawy. Przez tą pandemię tutaj na zdjęciu widzicie Państwo opakowania, które zmniejszą się 3 kostki, one były dosyć tanie i wykupiłam chyba wszystkie, jakie były możliwe.
Oczywiście te niezwykłe klocki służą między innymi do budowania opowieści, ale ja to wykorzystuję na przykład podczas rysowania komiksów. Uczniowie dostają kilka kostek, rzucają i na podstawie tego rysują swój komiks. Jest to o tyle fajne, ponieważ moi uczniowie sami decydują, jaki to będzie komiks, jaki to będzie konwencji zachowany, czy to będzie taki w formie zagadki, czy to też będzie w formie komedii. Wszystko zależy od tego, jaki jest, co oni wyrzucą i jaki jest temat naszego zadania. Kolejnym przykładem gry jest, gdzie jest też Sherlocku. Jest to gra, gdzie liczy się precyzja myślenia, umiejętność łączenia faktów i wyciągania poprawnych wniosków. Jest to gra właśnie Sherlock. Na swoje lekcje przerobiłam ją tak, kiedy czytaliśmy właśnie po przygodę Sherlocka Holmesa, uczniowie do każdej lekcji dostawali magiczne pudełko z tajemniczą zagadką. Takie pudełka zaraz Państwu pokażę, są na przykład takie malutkie. Jest to akurat pudełka z kalendarza adwentowego z zeszłego roku, który zakupiłam i tu są białe, czyli to będzie dobro. I mam jeszcze w czarnym kolorze, czyli te zagadki, gdzie ukryte jest na przykład QR kod, jest ukryta kostka, jest ukryty przedmiot, który muszą znaleźć. Bardzo często ukrywam na przykład zdanie, wycinek z książki, żeby też troszeczkę ich naprowadzić na takie krytyczne myślenie, że nie zawsze widzimy, należy patrzeć na to, co jest powierzchowne. Trzeba troszeczkę się bardziej wgłębić, bardziej, więcej poszukać i wyciągnąć poprawne wnioski. Tutaj też Państwu napisałam, że rozwiązywanie kryminalnej zagadki to wspaniała intelektualna uczta dla każdego młodego detektywa. Bardzo często wykorzystuję też opowieści z dreszczykiem. Są to krótkie opowiadania, gdzie odpowiednim przerabiam je w formie właśnie zagadek kryminalnych. Uczniowie wiedzą, że jeśli na przykład na biurku pojawia się lupa, jeśli pojawia się tajemnicze pudełko, więc oni będą czegoś szukać. Ostatnio robiłam taki eksperyment, jak po tej pandemii wróciliśmy do szkoły i zakupiłam każdemu uczniowi lupę. Ich zadaniem było odczytać tekst umieszczony w środku pudełeczka. Zaraz Państwu pokażę. O, i było to takie, jest to takie pudełeczko, gdzie w środku był napisany tekst. Oczywiście tekst był wydrukowany i w kartkę była wklejona, ale czcionką jak najmniejszą. Oni musieli to odczytać, dlatego że tekst nie był taki prosty, ponieważ był wydrukowany jako spirala, w kształcie spirali, więc od nich jeszcze wymagałam dodatkowo precyzji w odczytaniu tej ukrytej wiadomości, co również było wskazywało na to, na dobrą zabawę i też na rozmowę, ponieważ podchwytliwe było zadanie, w którym trzeba było powiązać dwa pudełeczka. Uczniowie musieli ze sobą porozmawiać, dowiedzieć się, jaki mają tekst i który tekst będzie pasował do ich pudełka. Tutaj kolejnym przykładem jest mapa, zwykła mata do kodowania. Ja akurat tutaj na zdjęciu posiadam mapę 10x10. Tą mapę wykorzystuję albo przy ozobotach, kiedy z młodszymi, z klasami 1-3 bardzo często bawiliśmy się właśnie w kodowanie, ale też do lektury. Tutaj macie Państwo widoczne kolorowe kartki, jest to 100 kolorowych karteczek, pod którymi ukryte są różne pytania, ale też na przykład pole jest tracisz 55 punktów, tracisz kolejkę, wybierasz kolor dla przeciwnika i tak dalej. Ta gra zajęła nam dwie jednostki lekcyjne, ponieważ tutaj akurat jest gra przygotowana na podstawie Mikołajka i to bawiliśmy się w zeszłym roku, tuż przed pandemią. Uczniowie wybierając pole, na przykład A1,
odrywałam kartkę, czytałam. Najwięcej emocji wywołało to, kiedy odrywam tą kartkę i na przykład tracisz 5 punktów, zyskujesz 5 punktów, przechodzisz dalej, wybierz kolejne pytanie, zamień się z nauczycielem. Ja byłam, wchodziłam w rolę ucznia, siadałam w tej grupie, a uczeń prowadził lekcję, prowadził grę dalej. Nagrodą były uśmiechnięte buźki, w zależności ile buziek, taka była nagroda, ale staram się, żeby ta gra też miała taki troszeczkę inny wymiar, żeby nie uczyć tylko uczniów, żeby za każdym razem jest ocena, za każdym razem jest są szóstki. Wiadomo, że też któraś grupa będzie słabsza, nie wyjdzie im ta gra, albo odpowiedzą na mniej pytań. Każdego, uważam, że każdego ucznia trzeba docenić. To jest chyba najważniejsze w zachowaniu właśnie tej gry, zdrowej rywalizacji. Kolejnym tutaj przykładem jest gra na emocjach i gra słów. Są to najnowsze gry, które bardzo często wykorzystuję. Tutaj mam przykłady takich kart właśnie na emocjach. Jest to gra, są to ikonki, które, dzięki którym możemy zadać do nich pytanie, jak się czujesz, co teraz odczuwasz, akurat tutaj na zdjęciu w konwencji halloweenowej. Gra słów, również to są obrazki, tylko troszeczkę już w innym wydaniu. To jest gra słów, jest tutaj dyskorolka, jest serduszko. To mi się przydaje do, kiedy mamy lekcje na przykład o przysłowiach, do połączenia wyrazów, albo też na przykład uczniowi brakuje słowa podczas wypowiedzi, do synonimów, do opowiadania. Tak naprawdę też te gry, gra słów i gra na emocjach można wykorzystać na 1000 sposobów. Czy do opowiadania, czy do opowiadania jak się czuję, jak się uczeń czuje, też możemy to, ja to wykorzystuję na lekcji, na godzinie wychowawczej, żeby dowiedzieć się na przykład, jak się dany uczeń czuje. Wiem, że bardzo często są takie sytuacje, gdzie uczeń nie chce nam powiedzieć, jak się czuje, wstydzi się swoich wyrażenia, swoich emocji, więc to też nam troszeczkę ułatwi sprawę jako wychowawcom. Ale też, jak nie mam pod ręką, jak idę na zastępstwo, nie mam kart kostek Story Cubes, to biorę ze sobą kilka kartoników tej gry i już jest dobra zabawa, i już jest układanie, czy wypowiedzi, czy bawimy się w takie tworzenie wypowiedzi do powiedzenia. Uczeń wymyśla początek, kolejne zdanie i tak dalej na podstawie właśnie takich tych kart gry na emocjach. Tutaj kolejnym przykładem jest, powszechnie jest znana gra, zabawa, biegane dyktando. Ja tutaj robiłam bieg z językiem. Jest to gra, gdzie wykorzystuję często, jak jeżdżę na kolonii i obozy, polega na wykonaniu określonych zadań i szukania ukrytego skarbu. To jest powszechnie, kiedyś mówiło się, że to są podchody, teraz bieg z językiem. Biegane wiadomości, jest bardzo dużo spotkałam się nazw tej gry, gdzie też uczestnicy kolonii, uczniowie bardzo dobrze się przy tym bawią, ponieważ odnajdują ukryte koperty. Bardzo często używam kopert w różnych kolorach, każda grupa ma swój określony kolor. Jeśli mamy tą właśnie lekcję, kiedy mamy bieg z językiem, ważna zasada, nie chowamy, nie ukrywamy kopert drużyny przeciwnej, staramy się odszukać swoje, jeśli odnajdziemy kopertę innej drużyny, to zostawiamy ją tam, gdzie ona mieć powinna. Bardzo często, żeby utrudnić troszeczkę uczniom, daję jakiś kawałek puzli, bądź też kawałek mapy, gdzie znajduje się kolejne zadanie ze wskazówką. Bardzo często też wykorzystuję przy tym biegu z językiem patyczki laryngologiczne. Widziałam w internecie mnóstwo właśnie rzeczy, gdzie jest wykorzystywane patyczki do liczenia, do ćwiczeń ortograficznych, do bardzo, bardzo dużo, a tutaj mi te patyczki laryngologiczne o tyle co się przydają, ponieważ ja na nie naklejam kody QR w zakodowanych wiadomościach. Każdy patyczek wisi, bądź też jest przyklejony do konkretnego miejsca na terenie szkoły. Staram się, aby to biegane dyktando przebiegało właśnie
poza budynkiem szkoły, na terenie szkoły, na świeżym powietrzu, ponieważ uczniowie też są po tej pandemii, po tym zamknięciu, są spragnieni tego wyjścia na świeże powietrze, też pobawienia się razem tak naprawdę. Jest to dla nich element dosyć ważny. Powszechnie znane turlane opowieści. Jeśli są poloniści, to bardzo często wykorzystujemy turlane opowieści. Tutaj mamy Akademię Pana Kleksa, to pochodzi z zeszłego roku i uczeń rzuca tutaj 6 razy kostką i jak losuje. Kiedy, gdzie, kto, co, czym i tak dalej. Na podstawie tego tworzy opowiadanie. Bardzo często moi uczniowie, żeby dodać troszeczkę elementu grywalizacji, losują w przeciwnej drużynie swoje, rzucają kostką i tam, co oni wylosują dla swojej drugiej grupy, więc ta grupa będzie pisała opowiadanie na to, co tamta drużyna im wylosowała. Jest to też to używam, jeśli chodzi o budowanie dialogów, budowanie dłuższych form wypowiedzi. Na przykład jak mamy takie zadanie dokończyć opowiadanie, bądź napisać dalszą historię. Jeśli na przykład mam też uczniów dosyć takich słabszych, więc dla nich ta forma się danie sprawdzi, ponieważ oni to jest dla nich podpowiedź. Oni to dostają ode mnie kartkę, dostają kostkę, wyrzucają i już mają coś do zrobienia. Coś mogą zrobić. Bardzo dobrym jeszcze rozwiązaniem jest powszechna gra czółko. Czółko, ale w takiej formie z takimi opaskami. Dostępna jest w Tigerze. Ostatnio kupiłam za 5 zł na jakiejś wyprzedaży. Polecam wszystkim nauczycielom chyba Tiger, gdzie najwięcej pieniędzy zostawiamy. Tutaj na przykład wkładam karty. No niech będzie na przykład ta karta na emocjach. I uczniowie tak samo zgadują, kim jestem, jak się czuję. Bardzo często na przykład to są karty postaci z naszych lektur, coś na zasadzie właśnie tabu, bardzo też teraz popularnego w internecie, na różnych grupach społecznościowych nauczycieli. W tą zabawę na świetlicy moi uczniowie się najchętniej bawią, ponieważ tutaj też jest ten element grywalizacji, dobierają się w pary, w grupki. Wiadomo, też na świetlicy mamy dosyć teraz dużo dzieci z klas tych młodszych. Bardzo polecam wykorzystywanie wszystkiego, co Państwo macie w domu. Od pudełek, pudełeczek, po woreczki i tak dalej. To jest wszystko nam się tak naprawdę przydaje. Kiedyś słyszałam, że zawód nauczyciela to jest jak chomik. Ile my chomikujemy, to ponieważ nam się to wszystko przyda. Zrób grę. Potrzebujemy kartkę i ołówek do dzieła. To nie jest, bardzo często nauczycielom się wydaje, że to jest długo, że to jest trudne, jak zrobić, jak zacząć taką grę. Ja tutaj Państwu pokażę grę, którą zaczęłam rysować, nie wiem, czy to widać, w sobotę. To jest gra halloweenowa. To jest taki właśnie coś jak Monopoly, tylko w wersji Halloween i tutaj znajdują się powieści, nasze lektury przeczytane i gramy właśnie tą grę. Tutaj już jest więcej kolorów, naprawdę nic więcej nie potrzeba. Kartka, biała kartka, kolorowe mazaki, kolorowe długopisy, kształty, które możemy odrysować, pomysł i więcej. Teraz Państwu chcę pokazać taki generator kart, jeśli chodzi o gry, ponieważ ja go też bardzo często wykorzystuję w swojej pracy. Nie wiem, czy to mi się teraz udostępnię. O, już będzie już. Jest to magia i miecz.eu i tutaj możemy generować karty do gry. Jest to generator kart, postaci, żetonów.
tak naprawdę wszystko możemy tutaj wygenerować. Wystarczy tylko tutaj klikniemy i już mamy. Tak, tutaj nam się wczyta, w zależności od jaką grę chcemy stworzyć. Ja też Państwu pokażę, jak właśnie do tej gry halloweenowej, jak ja stworzyłam karty postaci. To ten generator bardzo dobry jest dla na przykład historyka, gdzie może sobie wygenerować kartę króla, zdolności. Tu można naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy, możemy napisać, jeśli chodzi o te specjalne zdolności, które chcemy, aby nasza postać miała. Znalazłam ten generator przez przypadek, kiedy przeszukiwałam odmęty internetu odnośnie właśnie inspiracji, jak stworzyć swoje karty do gry. Więc ten generator też już na kilku forach na przykład był polecony. Bardzo, co mnie tutaj cieszy, możemy sobie wygenerować karty nagród. Ja takie karty nagród generowałam moim uczniom, jeśli na przykład coś, zadanie zostało wykonane, mamy taką grę od zeszłego roku, jeśli pracujemy w grupach, uczniowie dostają właśnie przysługa za przysługę, bądź też bon, który daje im możliwości. Bardzo takim częstym bonem, który ja daję, uczniowie go wylosują, jest to bon, dodatkowe nieprzygotowanie, punkt na klasówce, teleportacja, gdzie też ten bon teleportacji wpaja im, że taką wzajemną pomoc, ponieważ ten bon polega na tym, że jeśli ja zapytam ucznia, który jest nieprzygotowany, uczeń z bonem teleportacja może go zastąpić przy odpowiedzi. Czyli tamten siada, uczeń z bonem wchodzi na jego miejsce i odpowiada, wtedy on dostaje swoją ocenę, którą sam, na którą sam zapracował. To ja zaraz Państwu pokażę, jakie stworzyłam karty, jeśli chodzi o grę halloweenową. No niestety przez tą pandemię nie mogłam w nią zagrać z moimi uczniami, co strasznie nad tym ubolewam. Ale mam nadzieję, że już ta pandemia minie i wszystko, oby wszystko wróciło nam do normy, ponieważ tyle pomysłów, tyle gier jeszcze mam na moich szósto- i piątoklasistów. Oni już na podczas lekcji zdalnych dopytują się, kiedy będzie gra, kiedy, proszę Panią, w co zagramy. Największym dla nich, takim moim pomysłem, który mi się sprawdził, jest tak zwane czarne pudełko. Jest to pudełko oklejone takiej wielkości jak ta gra, oklejone czarną taśmą i tam się znajdują różne skarby. Oni mają za zadanie na semestr dowiedzieć się, co ukrywa to czarne pudełko. Tam jest przeróżne rzeczy, tam mogą być szpinacze do papieru, tam przechowuje magnesy, tam różne rozmaitości, jakie tylko mam, co udało mi się tam zgromadzić. Podczas lekcji na przykład wyjmuję to i uczniowie widzą, co tam jest. Tutaj już Państwu pokażę. Nie wiem, czy to widać. Sylwester, widać dobrze? Powinno być widać. Tak, wszystko widać. O, tu jest na przykład karta czarodziejki. I stwierdziłam, to tak wygląda karta po wygenerowaniu, po braniu. I stwierdziłam, że moja czarodziejka ma specjalne zdolności. Raz naturę może uleczyć zranione serce magicznym eliksirem. Magiczna kula wskaże drogi, którym należy się udać podczas podróży. Atrybutem czarodziejki jest czarny kot. Jeśli znajdziesz kartę czarnego kota, zachowaj ją, pomoże tobie przywołać czarodziejkę i użycie eliksiru siła. Tak sobie wymyśliłam i ta moja czarodziejka będzie posiadać takie zdolności. No oczywiście jest też karta ducha, bo skoro Halloween, to nie może zabraknąć nam karty
ducha. Duch posiada siłę 6, moc 5. Tutaj tak samo już było mi ciężko wymyślić, co ten duszek może biedny posiadać. Tutaj też inwencja twórcza moich domowników. Co możemy te przekazać? Potem mamy dynię. O, eliksir siły. Ta karta leży. Kto w walce, kto pokona dynię w walce oraz w walce psychicznej. Następnie dostaniesz te dwie karty pokonanych wrogów do czarodziejki. I tutaj mamy ten eliksir siły. Możemy go wykorzystać w dowolnym momencie każdej rundy. Tutaj na przykład mamy kartę mądrości. To są karty dodatkowe, tak sobie wymyśliłam. To będzie karty takich nagród, aby pomóc troszeczkę graczom w rozgrywce, jeśli wiem, że coś może pójść nie tak. Każdą swoją grę narysowaną, stworzoną, testuję na swoich domownikach. Gramy w grę, bardzo często ich komentarz jest z nami inspirujący, ponieważ coś trzeba poprawić, coś dodać. Pierwszą grę, którą stworzyłam, to w domu rozgrywka trwała 5 minut, więc stwierdziłam, że na lekcję to trochę za mało, więc trzeba jeszcze więcej stworzyć, dopracować bardziej tą grę. Oczywiście kartę mumii mamy, kiedy spotkasz mumię na swojej drodze, tracisz wszystko. Stwierdziłam, że taka sympatyczna mumia jest tutaj idealnym atrybutem. Wszystkie te obrazki na tych kartach mumii pobieram ze strony Pixabay, ponieważ tam jest, można pobierać obrazki, zdjęcia za darmo. Więc też polecam to korzystanie z tej strony Pixabay. O, jest ścieżka przeznaczenia, jest to ścieżka, która jeśli w mojej grze halloweenowej ktoś natrafi na cmentarz, może dzięki tej karcie przejść do dwa pola do przodu. No i oczywiście moja sympatyczna śmierć. Jest to śmierć, która ma magiczne zdolności. Można ją zmusić do tego, żeby wykonała jeszcze jakieś zadania. Można dokonać tego raz na turę. Za każdym razem, kiedy odwiedzisz zaświaty, możesz odzyskać swoją początkową wartość życia lub otrzymać jedną sztukę złota. To wtedy uczestnik gry będzie decydował, jak to rozegra, żeby dla niego to się opłaciło. No i oczywiście, jak mamy gry halloweenowe, nie może być przepowiedni. Powiem Państwu szczerze, że tutaj z tą przepowiednią to była napisana z pięciu różnych, w taki sposób, że to było atrakcyjne dla dzieci. Oczywiście też wszystko trzeba wyważyć, wszystko trzeba zrobić to umiejętnie. Liczy się przede wszystkim, ja zawsze podkreślam, to liczy się dobra zabawa, liczy się miła atmosfera, żeby ta lekcja przebiegła. No i oczywiście moja ulubiona postać, jest to postać zombiaka. Zombie to taki uśmiechnięty, sympatyczny pan, gdzie tutaj stwierdziłam, że on będzie dobrą postacią, to charakter ma dobry, tutaj na dole mamy, że to jest przyjaciel i on tutaj nam będzie pomagał w naszej drodze. Te karty będą właśnie ukryte czy w takich pudełeczkach, czy też bardzo często wszystkie karty laminuję, żeby one mi się nie zniszczyły, bo wiadomo, jak się napracujemy przy grze, napracujemy się przy różnych pomocach dydaktycznych, to też chcemy, żeby to nam trwało na jakiś czas. Tutaj też Państwu pokazywałam, że można na tej stronie wygenerować żetony. Tak wygląda mój żeton gry. On tu jeszcze zostanie przeze mnie odpowiednio wycięty, akurat to jest żeton z dynią. Te żetony są jako waluta. To są moje żetony złota, akurat tu mamy żeton srebra, złoty to będzie w złotym kolorze i oczywiście tutaj mamy żeton magii, żeton zimy. Jeszcze nie wymyśliłam, co z tym żetonem będziemy robić, co uczniowie mogą tak naprawdę z tym żetonem zrobić, aby dla nich to było atrakcyjne i też, żeby oni, albo też może to być żeton przeznaczenia, który będzie polegał na tym, że nie wiem, jakaś postać zmieni się, albo uczeń, mając ten żeton, może podejrzeć karty
kolegi z lewej bądź z prawej strony. Jeśli oczywiście chcemy urozmaicić nasze gry, to nie zapominajmy o różnych przeróżniastych gadżetach związanych z, na przykład z naszą tematyką. Jak mieliśmy ostatnio, mamy tematykę Halloween, to ja się zaopatrzyłam w takie squishy, jakieś takie czaszki, które mi też urozmaicają całą grę. No i oczywiście moje ulubione pająki. Jest to, nie wiem jak to się nazywa, girlanda? Pajączkowa, gdzie na grze właśnie halloweenowej te pająki będą przyklejone, one będą zalaminowane jeszcze i przyklejone, aby mi się tak naprawdę nie zniszczyły, bo nie szkoda, żeby zniszczyć coś, co może nam służyć na wiele, wiele razy. Bo wiadomo też, wszystko co jest pracochłonne, co my się napracujemy, chcemy, aby to przetrwało jak najdłużej. Polecam Państwu naprawdę ten generator, ale oczywiście nie możemy zapomnieć, że gry to też nie to, nie to są tylko te gry, które mamy w formie papierowej, ale to też wykorzystywanie gier. To też wykorzystywanie na przykład bardzo często znanych stron, gdzie można generować gry różnego rodzaju. Na przykład na Quizlecie można stworzyć quiz, mamy Quizlet, Kahoot, WordWolf, więc mam bardzo, bardzo dużo możliwości na stworzenie swojej gry. Bardzo też serdecznie polecam Printotekę, gdzie jest kreator i jest możliwość wygenerowania z planszy, gdzie tu też nam się to przydaje, ponieważ jeśli mamy zastępstwo, nie wiemy, co zrobić z daną klasą, bo tej klasy nie uczymy, to logujemy się na Printotekę, jest to płatna strona, wybieramy sobie grę, planszę, generuj planszę, wiadomo też, że każdy stworzy pytania albo na tak zwany żywioł, albo też do lektury, albo nie wiem, jakieś zadania matematyczne do tej planszy, więc też mamy możliwość stworzenia gier i planszy. Zaraz tutaj też właśnie generowania, jak również bardzo dobrze sprawdzają się kolorowe, zwykłe karteczki, zwykły taki mały stosik karteczek kolorowych, gdzie ja to albo je zgniatam i każdy dostaje taką zgniecianą karteczkę, albo wrzucam na przykład do pudełka. Widziałam, jest taka gra popcorn, właśnie zgniecione żółte karteczki z pytaniem, z zagadką, to już też nasza inwencja twórcza, jak my to zrobimy, wrzucone do pojemnika po popcornie, lepiej takiego skina kinowego, narobione tych karteczek i pudełko przechodzi z rąk do rąk, uczeń losuje kartkę i odpowiada na pytanie. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ taki sposób możemy wykorzystać na wejście, na rozpoczęcie lekcji, tak zwane wejście. Wiadomo, jak mamy duże liczne klasy, to tego czasu nam troszeczkę zejdzie, albo na zakończenie lekcji. Ja na przykład wykorzystywałam ten popcorn na zakończenie, gdzie podsumowaliśmy wiadomości z lekcji. Uczniowie wychodząc z klasy dostawali, każdy dostawał jedną karteczkę, sobie wylosował i zadanie polegało na tym, żeby w domu udzielić odpowiedzi na podane pytania. Bardzo często właśnie dużo wykorzystuję tych karteczek, jeśli chodzi o omawianie lektur, czy jak to są lektury, na przykład nie wiem, w pustyni, w puszczy, więc jest troszeczkę więcej informacji i troszeczkę więcej uczniowie zapamiętają z tej lektury poprzez właśnie wykorzystanie zwykłych kartek takich biurowych, bardzo często wycinam te kartki. Jeśli mam taką, jest taka potrzeba. Przy na przykład omawianiu lektury, jeśli chcę, żeby uczniowie jeszcze zapamiętali to, co było na lekcji, żeby przećwiczyli sobie w domu, to kolorowe kartki wycinamy, przecinamy na pół, piszemy pytanie, dajemy uczniowi, on ma możliwość wylosowania sobie 5 kartek, przykleja i jeśli przyklei tą kartkę
w zeszycie, to pod tą kartką jest udzielana odpowiedź. Wtedy to też jest informacja dla mnie, ile ten uczeń tak naprawdę z tej lekcji naszej zapamiętał. Więc to też jest świetny pomysł, też często właśnie wykorzystuję ten patent na lekcji, jeśli chcę sprawdzić wiedzę swoich uczniów z danej lektury. Bardzo często też bawimy się tak zwanymi buzerami. Są to takie przyciski, na przykład jak mają jurorzy w różnych teleturniejach. Ja posiadam, zakupiłam takie buzery i na przykład gramy w teleturniej 1 z 10. 1 z 10, czy to jest? Moi uczniowie właśnie lubią grać w teleturniej 1 z 10, ponieważ jeśli mamy kształcenie językowe, mówimy o częściach mowy, o częściach zdania, oni wiedzą, że będzie gra, mogą wybrać sobie tę grę, w którą chcieliby zagrać, którą dawno nie graliśmy, i dzielę klasę na 5 zespołów, bo mam 5 takich tych brzęczków, buzerów, i uczniowie odpowiadają, tylko jest jeden warunek, że odpowiada tylko przewodniczący danej grupy. Oni się mogą naradzać, mogą pisać na kartkach odpowiedzi, ale odpowiada tylko jedna osoba. To też dla mnie jest taka możliwość, ponieważ jest to zachowanie jakiejś ciszy w klasie. Wiadomo, przy grach nigdy nie będzie idealnej ciszy, ale też nie ma tego krzyku, wrzasku i pisku. Świetnym rozwiązaniem też dla nauczycieli jest taki dzwonek hotelowy. W tej grze są też takie dzwonki, gdzie uczniowie naduszają, kiedy chcą coś powiedzieć, albo też jak jest za głośno, to ja 3 razy w ten dzwoneczek zadynda i oni wiedzą, że trzeba już jest, powinna być na lekcji cisza, ponieważ niestety praca nauczyciela wymaga od nas używania głosu, używania, dużo mówimy na lekcjach, więc też musimy troszeczkę szanować swój głos i szukać takich rozwiązań, które nam się idealnie sprawdzą. Też chciałam Państwu tutaj przedstawić grę, którą moi uczniowie wymyślają. Oni też mają świetne pomysły, sami tworzą swoje gry. Bardzo często jest tak, że ja tylko dam temat. Na przykład mieliśmy ostatnio części mowy, to jedna moja uczennica stworzyła grę węża, wąż Teodor, tak się nazywał, był narysowany wąż, wąż był podzielony na konkretne, uciekło mi teraz słowo, pola i pionki do gry, kostka i pytanie, też sama uczennica ułożyła, więc też jest jej wkład pracy w tą grę. Ale też, żeby to tak nie było, że tylko u mnie uczniowie się bawią, to też powiedziałam na początku roku szkolnego, że raz w miesiącu będzie gra. Raz w miesiącu zagramy w coś, będziemy się przy tym bawić, ale to też będzie na zasadzie właśnie powtarzania. Jeśli chodzi o... Mamy taki temat, taki czas właśnie, gdzie jest niedługo święta Bożego Narodzenia, to na przykład, żeby powtórzyć materiał z moimi uczniami, moimi ósmoklasistami, to stwierdziłam, że zrobię im kostki, wydrukowana kostka, na to przyklejone są na przykład postacie z naszych lektur, albo też tytuły książek. Zrobiłam takie dwie kostki ze wszystkich lektur moich ósmoklasistów, gdzie uczniowie rzucają jedną kostką bądź dwoma, to już od nich zależy, i odpowiadają. Na przykład kiedy wylosują kamień na szaniec, wtedy ja im zadaję pytanie, jedno z pytań właśnie z tej lektury. To też jest dobre na powtórzenie wiadomości przed egzaminem, takie kostki bardzo dobrze się sprawdzają też w młodszych klasach, kiedy chcemy powtórzyć lektury, czy też
części mowy, części zdania, tak naprawdę wszystko możemy na kostkach powtórzyć. To jest tak świetne, jestem wdzięczna osobom, które wymyśliły kostki, że możemy teraz z tego korzystać. Moi uczniowie na lekcjach online dostali ode mnie właśnie szablon kostek do wycięcia, do sklejenia. Oni też już wpadli na pomysł, że obkleją je taśmą, taką grubszą, żeby było lepiej składać i też żeby to im się to nie zniszczyło, ponieważ to będziemy wykorzystywać, jak wrócimy do naszej klasy. Tutaj Państwu chcę pokazać taką kostkę, która została stworzona, tylko nie wiem, czemu mi się to nie chce. O, tu jest zdjęcie takiej kostki. To jest kostka też w generatorze i jest to kostka z Alicji w Krainie Czarów. Stwierdziłam, że zrobię coś przy omawianiu lektury Alicja w Krainie Czarów i każdy uczeń dostał ode mnie taki właśnie szablon kostki. Jest to tutaj jest to podana strona, na której została ta kostka wygenerowana, ponieważ tam wgrywamy sobie rysunki, obrazki danej lektury na przykład i system już nam to generuje. Zabawa polega na tym, u dzieci to składają, oklejają w taki sposób, żeby to się im nie zniszczyło i kiedy wyrzucą na przykład piątkę, to mają pytanie odnośnie tej królowej kier. Kiedy wyrzucą dwójkę, jest to pytanie odnośnie na przykład Alicji, albo też pytania ogólne. Więc to w zależności tego, co jest na tej kostce właśnie wygenerowane. Jeszcze taki ostatni, jeszcze taki mój ostatni pomysł na to, żeby jeszcze zainspirować właśnie wszystkich do korzystania z różnych dobrodziejstw gier, które mamy dostępne na rynku, jest to popularna gra Jenga. Tutaj mamy grę takiej małej Jengi, którą mam dostępną. Ta mała kosztuje w Tesco, ostatnio była po 4,99, więc zachęcam do kupowania. I tutaj mamy, żeby uczniom się nie nudziło, żeby też miało walor edukacyjny, każdy klocek jest ponumerowany. Wszystko jest ponumerowane, w zależności jaki wyciągnął numer klocek, takie, tutaj na przykład jest dziesiątka i pytanie może wymień przypadki wraz z pytaniami. Na przykład, nie wiem, trójka, wykonaj działanie matematyczne, podane działanie matematyczne i tam nauczyciel może napisać na tablicy te działania, żeby on rozwiązał, wtedy może dalej przystąpić do wyciągania tych klocków. To też mi się dobrze sprawdziło, ponieważ chciałam zobaczyć, jak uczniowie w to wejdą. Jak wejdą w tą grę, troszeczkę inną grę, troszeczkę bardziej skoncentrowaną na nich. Przy klasie 22 osób, które teraz mam, mam takich 6 zestawów, takie jęgi ponumerowane i oczywiście kiedy gramy, to wybieram uczniów, którzy będą prowadzić tą grę, czytać pytania, albo też wybieram dwóch przedstawicieli, dzielę klasę na pół, chłopców i dziewczyn, dwie osoby zapraszam na środek i one w imieniu swojej grupy wyciągają klocki, ale grupa odpowiada. Naprawdę można tutaj mnóstwo zastosować te jęgi. Widziałam na szkoleniu wykorzystywanie jęgi na lekcjach chemii, też się świetnie sprawdziło. Byłam pod wrażeniem tamtej pani, która na każdym klocku umieściła wzory chemiczne, gdzie dzieci musiały później, uczniowie to musieli później to rozwiązać. Więc to też jest jakiś sposób na grę, coś nowego, coś innego, coś, co nam urozmaici całą lekcję, żeby to też miało taki walor edukacyjny, ale też przyjazny, tak? Wiadomo, też nie będziemy przesadzać troszeczkę z grami na każdej lekcji, ponieważ lekcja to nie gra, ale też można tak zainspirować uczniów do tworzenia swoich. Moi uczniowie dzisiaj na pracę domową dostali właśnie stworzenie gry, powtórzenie do sprawdzianu, jeśli chodzi o odmienne i nieodmienne części mowy, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Gra jest na piątek, mam nadzieję, że
im to się uda stworzyć grę dla całej klasy, gdzie będziemy mogli zagrać. Bardzo też widziałam właśnie na stronie Geniali, Geniali, nie wiem jak to się czyta, tam też jest możliwość tworzenia swoich gier, escape roomów, tam też widziałam właśnie, jeśli były takie fajne gry, można grać online z dziećmi. Ja jeszcze z tego nie korzystałam, ponieważ nawet escape roomy tworzyłam sama za pomocą kartek, obrazków, różnych kart do gry. Bardzo często kupowałam karty do gry, zwykłe karty, cięłam je, żeby jeszcze ich zaskoczyć czymś nowym, czymś inspirującym. I mam nadzieję, że te wszystkie pomysły, które Państwu teraz przedstawiłam, też Państwo wykorzystacie na swoich lekcjach, że takie zasieje troszeczkę ziarenko gry w Państwach. Więc myślę, że każdy powinien grać z uczniami, to nas wszystkich zbliża do nich i tak naprawdę my jesteśmy, też uczniowie wiedzą, że my jesteśmy dla nich, tak? Oni będą ze mną, dlatego dzisiaj stwierdziłam, że taki temat webinarium zagrasz ze mną, się Państwu przyda, można, wszystkie moje pomysły będą na moim Facebooku wstawione, tutaj też prezentacja zostanie przesłana do Sylwestra, żeby też ją udostępnił Państwu, tutaj jest, więc myślę, że się już nagadałam, jak zawsze, a myślałam, że mi nie starczy materiału na prezentację. Nie, no idealnie, ja tak sobie patrzę, już praktycznie godzinka, jeżeli macie jakieś pytania do Angeliki, to możecie je napisać, ja sobie patrzę tylko tutaj na obydwa kanały, na których jesteśmy. Edupiórko, tak? Tam cię szukam. Ja, jeżeli chodzi o grywalizację, gamifikację, tak naprawdę dwa różne pojęcia, co prawda, to ja jestem za, szczególnie jeżeli ja wolę te gry cyfrowe bardziej wykorzystywać, aczkolwiek też wielokrotnie wspominam, jak w jednym z projektów eTwinning zrobiliśmy sobie właśnie własną grę planszową. Wtedy była związana, co prawda, z kodowaniem, oparta była w ogóle na takiej grze Quake 3. To ci starsi to pamiętają. Gry, w które się grało za młodości, notabene w szkole, wtedy jeszcze nie było internetu, tylko w komputerach, ale tak, robiliśmy plansze, robiliśmy własnoręcznie kostki i pionki do gry, drukowaliśmy na drukarce 3D i tak właśnie ta gra powstała. Tak więc miło było popatrzeć, naprawdę masz dużo fajnych pomysłów. Ja widzę też część inspiracji, jako ta osoba, która była na wszystkich webinarach, mentorowych inspiracji. Widzę sporo też inspiracji od naszych prelegentów. Bardzo to cieszy, że wykorzystujesz wiedzę, którą zdobyłaś, ale też masz własne pomysły. Bardzo też ostatnio brałam taki udział właśnie w projekcie eTwinningu. Robiłam grę z nauczycielką z Ukrainy, z jej klasą, ja ze swoją, ona ze swoją i nasze dzieciaki wysłały sobie tą grę. Powiem szczerze, że gra stworzona przez tamte dzieci z Ukrainy w języku polskim, o dziwo, naprawdę przepięknie, wszystko było ręcznie rysowane. Jak znajdę, jak będę, wrócimy do szkoły i znajdę grę w mojej klasie, więc sfotografuję i pokażę Państwu, jak można grać, że język, bariera językowa w grach to nic nie ma takiej bariery, nie ma bariery językowej. To ja cię, Andrzejka, zobowiązuję, żebyś wrzuciła na naszą grupę facebookową za inspirację. Jako inspirację oczywiście. No tak, więc słuchajcie, ja w międzyczasie ukradkiem wysłałem link do certyfikatu, tak więc można śmiało pobierać. Natomiast ja jak zawsze jestem od tego, żeby tutaj coś jeszcze poreklamować i tak dalej. Więc słuchajcie, też mała reklama tego, nad czym pracujemy. No to będę też dzisiaj z Łukaszem już przepracowywaliśmy rano ten webinar. W środę mam jeszcze miejsce, webinar, co prawda płatny, ale słuchajcie, czasami jest tak, że warto przemyśleć i zainwestować pieniążki. Webinar 3-godzinny, 3-godzinne szkolenie z Łukaszem Gierkiem, MIE Fellow. Jest taka, wśród MIE ekspertów są różne stopnie, Łukasz to już jest MIE Fellow, czyli na przykład jest o wiele wyższy stopni niż ja.
tak to nazwijmy, zresztą bogatsze o doświadczenie, że chodzi o Microsofta, będziemy rozpracowywać, słuchajcie, Microsoft Teams oraz Forms dla zaawansowanych, więc jeżeli ktoś używa Teamsy w swojej codziennej pracy, chciałby nauczyć się czegoś więcej, to mamy jeszcze kilka miejsc, choć naprawdę schodzą jak ciepłe błędki, a mamy ograniczenia, bo nie chcemy robić naprawdę wielkich webinarów, tylko stawiamy na tą interakcję z wami, tak więc słuchajcie, to zapraszam. A ja chciałem was zaprosić jeszcze, Andrzejka może w międzyczasie wrzucić na przykład swój profil na Facebooku, tak żebyśmy musieli szukać. A jak już mówię o webinarach, to oczywiście dalej kontynuujemy webinary bezpłatne i za tydzień, starając się, żeby było naprawdę coś dobrego dla każdego, mieliśmy teraz polonistkę, to za tydzień będzie przedszkolanka. Nie wiem, czy ja tak mówię, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. To mi ładnie, ja wiem, ale ja kocham tą nazwę przedszkolanka, to mi się tak... Tak, więc cieszę się, Renata, to widzimy się w środę, słuchaj, naprawdę warto, będziemy 3 godziny, no, też. Dobrą herbatę trzeba sobie zrobić. Też jestem, też będę. Będzie notabene z nami jako szkoląca się. Natomiast ja wrócę, czyli nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tak formalnie, przedszkolanka. Tak ładnie dla mnie, ja wiem. Słuchajcie, ale bardzo wyjątkowa osoba, bo będzie z nami Ania Świć. A z Anią Świć poznaliśmy się lata temu. Jak jeszcze nie prowadziłem, no to będę też webinarów i razem uczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy, wymienialiśmy się doświadczeniami, między innymi również w e-twinningu, do którego nawet trafiliśmy do jednej z publikacji. Tak więc Ania przyjęła moje zaproszenie i pokażę wam, jak właśnie na tej macie, którą ma Angelika, też mam taką podobną matę, można robić fantastyczne rzeczy z przedszkolakami. A ponieważ 1-3 i przedszkole nadal chodzą do szkół i nadal pracują tak, więc warto, słuchajcie, przyjść, jeżeli macie znajomych pracujących w przedszkolach w 1-3, to przede wszystkim też warto im powiedzieć, że coś takiego będzie dokładnie za tydzień. A osobiście zapraszam też kolejne webinary, bo później też będzie kolejna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, tak nam się ten listopad zrobił, czyli Gabrysia Fejkiel, między innymi znana Freblanka, ale ja osobiście zapraszam 30 listopada, tak trochę po Andrzejkach, choć chyba Andrzejek nie będzie tak naprawdę w tym roku. Będą, każdy sobie zrobi w domu. Każdy sobie zrobi w grupach do 5. Słuchajcie, stres, napięcie, lęk. Codzienność każdego nauczyciela. I tu mamy naprawdę terapeutę znanego być może, jak byliście na webinarach wcześniejszych, Mariusza Bąderskiego, który pojawiał się tu w ramach do eksperta także na naszych webinarach i będziemy o tym rozmawiać, jak sobie z tym radzić, bo chyba wszyscy jesteśmy troszeczkę zestresowani, przerażeni wchodzeniem w nowe technologie, prawda? Chociażby takim ogarnianiem Teamsów i wieloma innymi rzeczami. Tak więc praca nauczyciela naprawdę jest wymagająca i wiemy my o tym naprawdę, bo to trzeba jednak popracować troszeczkę, prawda? Żeby zrozumieć, jak dużym czasami wysiłkiem. Z jak dużym czasem wysiłkiem my się spotykamy, tak więc słuchajcie, ja swoje nagadałem, pamiętajcie, możecie zawsze na zainspirowani, taka grupa na Facebooku, czy aktywna tablica inspiracji, tam też wrzucamy podglądać. Facebook robi tak niefajnie teraz, że nie pokazuje grup, więc warto wejść, skomentować, dać lajka, tam też były transmisje Angeliki, zostawić coś po sobie, to wtedy będziecie widzieli nadchodzące posty o tych wszystkich webinarach i tak dalej. Angelika, bardzo ci dziękuję. Coś dobrze, tak? Tak, ja zapraszam też na swoją stronę EduPiórko, teraz jest jeszcze w budowie. Tam też będę wrzucać wszystkie swoje pomysły, jak również na takie spotkania, które będę organizować właśnie online'owe, też chętnie zapraszam do tworzenia takich tak naprawdę gier, do tworzenia wszystkiego tego, co nam nauczycielom może się przydać. I do kupowania różnych gadżetów. A ja osobiście jako anglista dziękuję ci za te halloweenowe motywy, bo tak jakby wszyscy teraz się boją tego Halloween, a to przecież tak naprawdę tylko fajna zabawa. Tam nic nie ma z ideologii ani z religii, po prostu jedno z takich świąt jak chociażby walentynki, czy ten, w którym chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Dokładnie. Nie będziemy krzewić jakiś satanizmu i tak innych. Tu pokażemy, że czarna magia to jest biała magia. Dobrze, dziękuję bardzo Angelika, dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję bardzo.
nagranie, certyfikat jest w komentarzu, nagranie jest zawsze. Będziecie mogli poglądać Angelikę albo podesłać ją komuś, będzie dostępne na YouTubie, na profilu Mentor System Audiowizualny, czyli naszego dostawcy, tak zwanego partnera technologicznego, który to nam dostarcza i Click Meetinga, i korzystamy z jego YouTube'a i tak dalej. Tak, więc. Tak, Click Meeting uratował mi lekcje online'owe na pierwszym zamknięciu, przy pierwszym zamknięciu szkół, więc tak. Przydaje się. Dobra. Oczywiście. Dzięki bardzo i do zobaczenia z częścią w środę, a z pozostałym mam nadzieję, że za tydzień.